to żadna tajemnica. Lidzbarski amfiteatr dumnie prezentuje się przy Małym Jeziorku już od kilku miesięcy. Jednak jego uroczystego otwarcia dokonano wyjątkowego dnia, w Dzień Matki, 26 maja. Takiego faktu zapomnieć się nie da. Lidzbark Welski należy do sieci miast Czitaslow i praktycznie realizuje strategię nie tylko całej sieci, ale przede wszystkim swojego miasta, rozwoju. Pan burmistrz tutaj doskonale planuje i latami realizuje poszczególne komponenty infrastruktury, która bardzo dobrze służy mieszkańcom, ale również i gościom, turystom. Na inwestycje gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych ze środków Czitaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. Lidzbark Welski należy do Międzynarodowego Ruchu od 2015 roku. Miasta, które dbają o wiele aspektów. Dbają oczywiście o miejsca pracy, co udało nam się po 2014 roku w Lidzbarku zrealizować. Dbają o dobre miejsce do życia, także pod kątem i tej przestrzeni prywatnej, mieszkalnictwa. Na dzień dzisiejszy w naszym mieście 4 czy też 5 deweloperów intensywnie buduje nowe mieszkania, ale także dbają o te przestrzenie publiczne i o to, aby móc odpocząć, móc się zrelaksować, o miejsce do rozrywki. Tego w Lidzbarku brakowało. Warto w tym momencie przypomnieć o kawiarence Czitaslow powstałej na planie Ślimaka. Ma ona już 2 lata i stanowi między innymi punkt informacji turystycznej i jest w bliskiej lokalizacji nowo powstałego amfiteatru. Można sobie wypić kawkę, zjeść, szanowni państwo, lody, potem przejść się wspaniałą promenadą do plaży miejskiej. Także mamy piękne, urokliwe miejsce. I nic, tylko przyjeżdżać do Lidzbarka. Oprócz mieszkańców na otwarcie pięknego, ogromnego obiektu przybyli samorządowcy różnego szczebla z wiceprezydentem Czitaslow włącznie. Międzynarodowa sieć miast dobrego życia ma przede wszystkim zapewnić lepsze życie lokalnej społeczności. Co jak widać, udaje się. Nasze województwo takie trochę jest. Mamy 3 duże organizmy miejskie, a cała reszta są takie naprawdę małe miasteczka, mieściny, które muszą mieć jakiś pomysł na siebie i miasta Czitaslow znalazły. Amfiteatr ma tętnić życiem i muzyką. W planach jest nawet koncert Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Ilość wydarzeń o skali nie tylko powiatowej ma być niezliczona. Trzymamy kciuki.